Dzień dobry, w studiu poseł Rafał Grupiński, szef Klubu Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry. Dzień Panie dobry przewodniczący, Państwu. pana można powiedzieć krajan dotychczasowy metropolita poznański, arcybiskup Stanisław Gondecki został nowym szefem konferencji Episkopatu Polski. Jak pan ocenia ten wybór? No. To jest wybór na pewno z punktu widzenia obecnych różnic, nie używałbym tu słowa podziału, które są często używane w mediach, ale różnicy w, w poglądach wewnątrz polskiego episkopatu. Jest to wybór kompromisowy, wybór myślę, że dający szansę na to, że Kościół będzie mniej w swych częściach przynajmniej interesował się czy zajmował polityką, a mocniej skupi się na. Pracy ewangelizacyjnej. On oczywiście zna arcybiskupa miał z nim kontakty. Jako przewodniczący platformy były pewnie różne uroczystości. Tak, i nawet w czasie spotkania u pana marszałka noworocznego miałem okazję rozmawiać z arcybiskupem Gandeckim w styczniu i wyrazić swoje, swoje przekonanie, że zapewne zostanie przewodniczącym episkopatów. Pan. W tym ksiądz arcybiskup wyraził zdziwienie, że mam taką, taką intuicję, ale no, nie pan nie był, jedyny nie był zdeterminowany z tego, by, by zabiegać o to. Bo oczywiście to jest zwiększone mocno, zwiększony, mocno zakres obowiązków dla poznańskiego metropolity. Platforma stoi przed innym wyboru. wyborem. Trzeba znaleźć szefa sztabu przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Dzisiaj jest spotkanie zarządu platformy. Czy dzisiaj może zapaść ta decyzja? Myślę, że dzisiaj powinien sekretarz nasz, generalny Paweł Graś, przedstawić taką, taką propozycję. A kogo pan widzi w tej roli? Trudno mi, w, w, trudno mi spekulować, dlatego że w, a, nie biorę udziału w pracach sztabu i a, nie jestem tutaj w tych sprawach a, tak bardzo aktualnie za, a, zaangażowany. A, a ja kto myślę, ma że, takie predyspozycje? Myślę, że powinien to być któryś z, z eurodeputowanych, bo byłoby to pewnie najwłaściwsze z punktu widzenia pewnego... Pewnej pragmatyki działania sztabu, ale w, w, oczywiście, propozycje mogą być też inne. Są tam bardzo doświadczeni doświadczeni w tej chwili politycy, w, w tym szef mojego wielkopolskiego sztabu Jakub Rutnicki, na przykład. Czyli to może być osoba nie tak szeroko znana jak Jacek Protasiewicz? Musi być, musi być sprawna i świetnie znać się na tym rzemiośle, a to, czy. Będzie znana czy nie, to bo wtedy zawsze jest pytanie o to, czy szef sztabu ma być jednocześnie twarzą kampanii, bo no, są zawsze w różnych partach są różne koncepcje, prawda? Czasami się jest przede wszystkim człowiekiem od takich zadań operacyjnych, a jest specjalny rzecznik, który jest twarzą kampanii. Można też połączyć te dwie funkcje. Nie wiem, jakie To mógłby być twarzą wiem, jakie... kampanii platformy, jak pan myśli? Nie wiem, jakie, jaką koncepcję przygotowuje no, pan... minister Paweł Graś. Ja rozumiem, że pan minister ma swoją koncepcję, ale pan być może ma swój pogląd i dlatego pytam. Ponieważ nie są jeszcze do końca ustalone nasze jedynki we wszystkich okręgach, to też nie znamy do końca jakby zestawu tych twarzy, które mogą być brane pod uwagę jako, jako naturalnych liderów naszej kampanii. No właśnie, co będzie z ministrami, którzy wybierali się do Parlamentu Europejskiego, ale sondaż pokazał, zresztą zamówiony przez Platformę, że oni nie tyle są lokomotywami, że nie tyle będą lokomotywami list, co mogą stanowić dla nich obciążenie. Czy oni pozostaną tymi jedynkami? Czy w ogóle będą, w ogóle będą kandydować? Ja słyszałem o tym sondażu wyłącznie z mediów, tak więc nie Czyli... będę się w, w tej sprawie wypowiadał. Natomiast y, oczywistym jest, że... Ale nie zaprzeczał, kogoś... że jest taki sondaż. Pan po prostu rozumie, że pan... Nie zauważyłem rzeczywiście, prostu... żeby ktoś zaprzeczał. Natomiast chcę powiedzieć, że oczywiście na przykładzie chociażby Jacka Rostowskiego, ministra finansów, który przeprowadził nasz kraj przez naprawdę poważny kryzys gospodarczy w ostatnich kilku latach. To bez wątpienia ktoś, kto odpowiada za, w, ta, w takich sytuacjach za cięcie wydatków, prawda? i to na każdym jakby poziomie aktywności państwa, nie może też być zarazem idolem, idolem jak powiem, mediów czy, czy, czy forów społecznych, ale z drugiej strony zasługi Rostostowskiego na pewno są doceniane przez tę część elektoratu, która wie, jak poważna sytuacja była. Jest dzisiaj sformułowany do tak, Ta część elektoratu może nie wystarczyć, żeby go wybrać. No też nie wiem, czy... czy może Jacek też osłabić Rostowski, listę, na której będzie. Nie wiem też, czy Jacek Rostowski jest bardzo mocno zdeterminowany, żeby w ogóle startować do Europarlamentu. Jest osobą na tyle znakomitą i wieloletnim przecież uczestnikiem w sposób naturalny ecofin między innymi, że może być tutaj kandydatem do pewnych funkcji w, w Unii Europejskiej. To nie muszą się absolutnie wiązać bezpośrednio z samą. Braniem udziału w pracach parlamentu, byciem eurodeputowanym. Bo on sam już teraz mówi bardzo ostrożnie o tym kandydowaniu, czyli sprawa nie jest przesądzona. Ale decyzje zapadną ale dzisiaj. Decyzje zapadną niedługo. Nie dzisiaj mamy spotkanie zarządu, ale myślę, że takie spotkanie będziemy jeszcze mieli także w przyszłym tygodniu, dlatego że Rada Krajowa, która będzie decydowała ostatecznie o kształcie naszych, naszych list, będzie dopiero w następną sobotę. A myśli pan, że minister Bogdan Zdrojewski będzie musiał podjąć wyzwanie i kandydować do Parlamentu Europejskiego z Wrocławia? Tego nie wiem. To jest y, po pierwsze y, istotna kwestia, jaką propozycję będzie przedkładał obecny szef y, struktur Dolnośląskiej, czyli Jacek protestować na swoje miejsce, y, przewodniczącemu partii panu premierowi. A z drugiej strony oczywiście y, tak tego rodzaju decyzja, gdyby miała być brana pod uwagę minister Zajewski, y, w żaden sposób nie może być y, Akurat decyzją wyłącznie struktur dolnośląskich, bo to jest decyzja pana premiera, czy chciałby ewentualnie przerwać misję ministra kultury, jednak najdłuższą chyba w, w naszej obecnej 25-letniej suwerenności, bo, bo jednak sześcioletnią już ponad. To może sześć lat wystarczy. Pan jest bardzo dobrym ministrem kultury, więc zapewne z tego punktu widzenia ma szansę na wynik. Może. Dlatego z tego punktu widzenia ta że e, taka decyzja byłaby na pewno trudna dla pana premiera. Czy o Jacku Protasiewiczu, Protasiewiczu należy już myśleć powoli jako o byłym polityku Platformy? Ja wiem, że ciągle jest szefem dolnośląskich struktur, ale no jednak w ostatnich tygodniach trochę stracił. Nie jestem osobą, która lubi rzucać kamieniami w kogokolwiek, kto popełnił, popełnił błędy. Każdemu błędy się zdarzają, każdy może potknąć się czasami solidnie na, na drodze jakby swojej kariery życiowej czy, czy politycznej w tym przypadku. Natomiast wszystko tak naprawdę zależy od samego Jacka Protasiewicza, jak w następnych miesiącach i w najbliższych latach będzie dbało o swoją karierę polityczną i na ile będzie chciał się w ogóle angażować w politykę dalej. A czy pan, jako stronnik Grzegorza Schetyny, odczuwa coś w rodzaju Schadenfreude z powodu tej sytuacji? Nigdy tego rodzaju uczucia, które niektórzy nazywają niskimi, mi nie były przydane jakoś na szczęście. Do kłopotów platformy doszedł też problem z Krzysztofem Liskiem, który został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwo gospodarcze i nie będzie kandydował do Parlamentu Europejskiego. Szkoda? Krzysztof Lisek był jednym z. z z dobrych eurodeputowanych, na pewno bardzo aktywnych, także takim, taką osobą łączącą poprzez swoją aktywność politykę krajową z tym, z tym co się działo w Brukseli i Strasburgu. Natomiast, oczywiście, w takiej sytuacji nie ma możliwości kandydowania. Według symulacji wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzanej przez Polską Agencję Rozwoju Regionalnego oraz Polski Instytut Badań i Analiz. Platforma zdobywa 16 mandatów, prawo i sprawiedliwość 20. To i tak są lepsze rezultaty niż te wynikające z tych sondaży, o których pan mówi, że pan nie wie, że one są, ale nikt im nie zaprzecza, bo tam jest dla platformy 11-12 mandatów. Czy jest w platformie jakaś wola walki, siła do wyjścia z tego? No, to tu dużo mówić, dołka? Jesteśmy zdeterminowani, żeby wygrać wybory do Europarlamentu. Nie ma. Na pewno lepszej dzisiaj i bardziej kompetentnej drużyny, jeśli chodzi o zestaw nazwisk, chociażby te, które dzisiaj opinia publiczna może poznać z poszczególnych ugrupowań od naszej. To też myślę, że. Ja po po wam, wam mój... poza platformy na listach. Jeśli chodzi o osoby spoza platformy. Sportowcy, jeśli, trenerzy. Jeśli się pojawiają osoby, które chcą wesprzeć nasze listy, to oczywiście e, winniśmy z tego korzystać. Tego rodzaju propozycje są propozycjami konkretnych regionów, e, platformy, konkretnych zarządów regionów. E, jakie będą ostateczne decyzje, zależy oczywiście w, w, przy obecnym statucie od Zarządu Krajowego i Rady Krajowej. Natomiast e, myślę, że przede wszystkim za nami. E, Przemawiają dotychczasowe osiągnięcia naszych, naszych polityków w Brukseli, i myślę, że to dzisiaj, szczególnie w obliczu kryzysu na Ukrainie, za naszymi wschodnimi granicami, powinno mocno świadczyć o, 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 o tym, że warto wesprzeć drużynę Platformy Obywatelskiej do Europarlamentu. Czyli kłopoty wschodnich sąsiadów mogą uratować platformę? Nie, to nie, 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 mówię, nie mówię o tym w tym kontekście, tylko zawsze jest tak, że w sytuacjach trudnych czy, czy, czy takich, które budzą dodatkowe i bardzo poważne wyzwania, warto jednak stawiać na ludzi, którzy się dotąd sprawdzili ludzi doświadczonych i kompetentnych, a tak, takich ludzi ma platforma obywatelska. Ale ja pytam o te wole walki, o tę siłę. Czy czuje pan sobie tygrysa? Bo ja tak patrzę na pana i nie widzę tygrysa. Panie zawsze Ja miałam... wiem, że bardziej nie wybiera do Parlamentu Europejskiego, no ale jako, jako ważny nie, ale... polityk Platformy. Panie rektor mnie zna chociażby ze sobotnich śniadań i wierzę, że jestem człowiekiem raczej umiarkowanym w poglądach i nigdy nie, 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 rzucam, tak się na, nie rzucam się na y, partnerów. Ale tu nie trzeba się rzucać. Chodzi o to, czy, czy pan ma nie, siłę. mam takie wrażenie, że pan chciałby, żebym tak zerwał się i przewrócił stół i ruszył do przodu. A, A teraz to by było ciekawe. Mam... Ty... o jest... tym mówiono. Moim zadaniem jest oczywiście, i byłyby ładne z nim. Natomiast, może nieładna, ale ciekawa, natomiast jestem człowiekiem, który raczej stara się przeciwników pokonywać w, w tych wymiarze intelektualnym, a nie fizycznym. To na koniec zapytam, czy będzie kolejna niejednomyślna uchwała historyczna, tym razem dotycząca Okrągłego Stołu? Myślę, że tak, dlatego że mamy niestety wyraźny, wyraźny, odrębny głos polityków Solidarnej Polski, który wydaje się, że chcą jakoś koniecznie zbić 2% poparcia do 1% poparcia takim zachowaniem. Kompletnie nie, nieodpowiedzialnie wystąpił wczoraj jeden z młodych posłów Solidarnej Polski w, w Sejmie zapominając o tym, że Okrągły Stoł stół otworzył przeciw. nam drogę do, i do NATO, i do Unii Europejskiej, że jakbyśmy nie oceniali krytycznie Okrągłego Stołu, a a ja byłem swego czasu przeciwnikiem aż tak dalekiego kompromisu opozycji z komunistami, to jednak dzisiaj trzeba docenić to, że Solidarność jako największy po, po chyba ruchu Gandiego ruch na z w historii społecznej świata, odniósł tak ogromny sukces, że obalił system komunistyczny Kończymy, w Europie. Ale chcę się dowiedzieć, bo pan mówi o Solidarnej Polsce, ale PiS też ma zastrzeżenia. To, to w końcu PiS jest za czy przeciw? PiS ma zastrzeżenie, ale moim zdaniem chociażby dlatego, że obydwaj bracia Kaczyńscy brali udział w obradach ochrony tego stołu. Myślę, że nie będą w przeciwni uchwale w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Rafał Grupiński, szef klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, nawet filiżanki nie przewrócił. Dziękuję bardzo. Tak jest.